Wiktor, co mówi satelita? W tej chwili milczy jak grób. Straciłem sygnał. Ej, wiecie co nie gubi sygnału? Papier. A więc tak, ta trasa poprowadzi nas prosto do wulkanu. Mogą być wyboje. To co, komu w drogę? Okej. No dobra. Czego tu szukamy? No, na mapie widać zabudowania wokół wulkanu. Jakieś opuszczone placówki, wieże obserwacyjne. Wieże obserwacyjne? Avery był poszukiwany przez wszystkich. Żeby coś ukryć, musiał mieć posterunki zwiadowcze. Jedna z wież stoi wprost na wulkanie. I co, i tam jest skarb? Na to liczę. Widzę jakieś ruiny przed nami. Zaczekajcie tu, pójdę się rozejrzeć. Jak tam, Wiktor? Cały czas dużo podróżujesz? Staram się. Biorę takie puchy, żebym nie musiał siedzieć przy komputerze. Wspominałem już Natanowi. Jestem w szoku, ile branży przeniosłeś do internetu. To pewnie daje sporo opcji na pozbycie się gorącego towaru. Jasne, tyle że ja wolę spotkania na żywo. Łatwiej wtedy człowieka rozgryźć. Ale nie zrobię tego, gadając z mistrzem antyków.ru na czacie. Tak, domyślam się. Nie ma nic ciekawego. No i? A, nic godnego uwagi. Dobra, jedźmy dalej. A jakie są szanse na to, że wulkan wybuchnie, gdy się do niego zbliżymy? Zerowe. Jest wygasem. Zaufaj mi. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem, jak się dowiedziałem, że tu lecimy. Drugą był tani wynajem. Czekaj, Sally, czy ty właśnie się przyznałeś do tego, że coś zresearchowałeś? Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze mądrzysz. Zaraz wracam, chłopaki. Zatrzymujemy się tu? Tak, zaraz wracam. Dobra, Sally, zamieniam się w słuch. Świetnie. A więc? Młody, nie może być tak, że tylko ty się zawsze mądrzysz. I piracka przygoda. Co ty w przedszkolu jesteś? Wiktor, skąd ty w sumie tak dobrze znasz King's Bay? Wiesz, umówiłem się tu kiedyś na wymianę kradzionych diamentów. Dawaj się była mnie aresztowanie. Przekupić naczelnika policji. Oczywiście. Podczas negocjowania łapówki udało mi się coś zauroczyć. Zgadzać się z ewentualnych kłopotów. Masz jeszcze numer do niego? Do niej. O, pardon. Nie spaliśmy ze sobą. Po prostu mieliśmy podobne skutki.
A poza tym, ona się przeniosła do Brazylii. Nie widziałem jej dobrych parę lat. To może ją odwiedzisz? To notatka. Może. Najpierw załatwmy nasze sprawy. Możemy jechać. Możesz mnie uprzedzić. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz myłem się dwa razy jednego dnia. Dostać na ten most. To wygląda obiecująco. Dalej, dalej, skarbie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy! Jestem. Dobra, młody, tylko nas nie za. Hej, nie jedź za szybko. Jedź środkiem. Tak, macie jeszcze jakieś dobre rady dla mnie? Ja! Spokojnie! Wszystko gra. Chryste. Podgórkę! No byśmy tu nie ugrzeźli. Ach, tędy raczej nigdzie nie dojedziemy. Nie, skręć w drugą. Musisz złapać przyczepność. Okej, chyba zaczynam łapać. Proszę bardzo. Patrzcie, mamy delikatne turbulencje. Patrzcie, ślady. Ktoś ten wie. A, patrzcie tam na wzgórzu. Chyba jakaś wieża. W końcu coś mamy. Żebym wziął jeepa z wyciągarką. Wyciągarkę załatwiłeś, ale o dobrym zawieszeniu już nie pomyślałeś, okej? Okay. Ej, bo to ważne. Jedziemy w teren, może padać, możemy się zakopać. Dołącz... Spokojnie!
Młody, tylko bez szaleń. Tak. Nathan, dlaczego Avery, Tew i inne szyby pirackiego świadka mieliby razem ukryć swoje skarby? Akurat nie, co? Kto wie, może chodziło o bezpieczeństwo? Brytyjczycy deptali im po piętach. Tak. Może Avery pomógł im zniknąć. Facet ewidentnie miał smykałkę do ukrywania różnych rzeczy. Chodźmy przyjrzeć się tej wieży. Idę z tobą. Jest w niezłym stanie jak na budowlę, która ma kilkaset lat. Tak. Te ruiny z pewnością są z czasów Avery'ego. Sam, zobacz. To symbol Christophera Condenta, kapitana Ognistego Smoka. Miał bazę wypadową na Madagaskarze w czasach Avery'ego. Może Avery najmował kapitanów, żeby dla niego szpiegowali? Nie, to bez sensu. Nie, niekoniecznie. Może każdy kapitan odpowiadał za jedną wieżę i obsadzał ją swoją załogą. Tak czy owak, to jeszcze nie ostatni punkt naszej wyprawy. Mam poważne plany względem tej wyciągarki. Okej, powinno być dobrze. Dobrze się bawisz? Ale tu stromo! Dobra, gotowi? Spróbuj teraz! Zobaczmy! Spokojnie! Spokojnie! Widzisz sali? Opłacało się wziąć wyciągarkę! Wjechaliśmy na górkę. Jeszcze na siebie nie zarobiła. Spokojnie, metoda małych kroczków. Dawaj. Ja tam wolę długie susy. Nie wierzę, jaki widok. Wow, coś niesamowitego. Wyobraźcie sobie, jesteście bogatymi piratami i przyjeżdżacie sobie tutaj wolni od ucisku państwa. Biedni, prześladowani piraci. Nie dali im spokojnie grabić i mordować. Nie, 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 to nie tak. Oni chcieli żyć jak wolni ludzie. Powiem wam, że wybrali sobie całkiem niezłe miejsce na ucieczkę przed społeczeństwem.
Hej! A to znalezisko. Cholera, hamuj, hamuj! No, są tam. Co tam mamy? Kręcą się jacyś wojskowi. Ludzie na Dean? Dokładnie. Cholera jasna. Wygląda, że znaleźli stary obóz kolonistów. Ale nie ten, tak? Tyle dobrego. A jakie są złe wieści? Że to jest jedyna droga do wulkanu. Niech to szlak. Musimy ich zdjąć. Jakiś gryplan, Nate? Róbcie to, co ja. Okej. Już po wszystkim. Cholera jasna. Rafe i Nadine wysłali tu mnóstwo ludzi. Znajdą ten skarb choćby przez przypadek. Ten most poprowadzi nas z powrotem na trasę.
Patrz, kolejny symbol. Adam Baldridge. Przez chwilę rządził Kings Bay. Był kupcem i handlarzem niewolników. Obmierzły typek. Ale się obkułeś. Tak. Dużo czytałem w więzieniu. Jezu, ci piraci powinni popracować nad swoją infrastrukturą. No jak się stąd wydostaniemy? Należy, teraz druga. Ciągarka znowu w akcji, Sally. A nie mówiłem, że się przyda? Jasne. Mi chodziło tylko o to, że facet z siebie starł. Sally, jak dobrze znasz Nadine? A co? Tak sobie myślę, że może się do niej odezwiesz i przekonasz ją, żeby odwołała swoich ludzi. A jak obiecamy jej większą działkę niż Knife? Nie, ona tak nie pracuje. Woli dostać pieniądze z góry. W tej kwestii Rafe ma nad nami przewagę. Patrzcie,
typki z Shoreline. A, nie bawią się w półśrodki. I niestety są coraz bliżej wulkanu. O tym samym pomyślałem. A co jeśli oni już znaleźli ten skarb? Przeczesują to miejsce cal po calu. Jakby już coś znaleźli, to nie prowadziliby poszukiwań. Tak, masz rację. Hej, Sam, jeśli pozwolisz, jak spędzałeś czas w więzie? W sumie to głównie czytałem. Był taki jeden strażnik, który mnie polubił. Załatwiał mi książki z biblioteki. Myślisz, że warto zaglądać do tego budynku? Ach, cholera. Nie skoczę tak wysoko. Mógłbyś wykorzystać auto. To tylko propozycja. Dobra, to o czym my rozmawialiśmy? Właśnie, no więc... Jakie książki czytałem? Historyczne, zwłaszcza te związane z Averym i innymi piratami. Tak na wszelki wypadek. Jasne. Wiesz, to można czytaniem książek, robieniem pompek, paleniem fajek, unikaniem bujek. Miałem dużo czasu na przemyślenie. Sam, byłeś skumplowany ze strażnikiem. Czemu nie szepnąłeś nam słówka przez niego? Próbowałem. Poprosiłem, żeby wysłał list na twoją skrzynkę. Nic nie przyszło. Bo naczelnik nas przyłapał. Właściwie mi niezłe lanie. Strażników słówca nie. Jest. No pytam. Cholera. Widzicie tym? O, Shoreline. Zwolnij. Wybaczcie! Mamy delikatne turbulencje. Tutaj!
Chyba po wszystkim! Widzisz coś? W tej dziurze? O, patrz. Może coś tam jest. Sam, mówiłeś coś? Tak właśnie, miałem mówić. No, później naczelnik umieścił mnie w celi z Alcazarem. Nie spodziewał się, że się polubimy. Wiesz, tak sobie teraz myślę. Ja chyba kiedyś miałem do czynienia z Alcazarem. Jeszcze zanim was poznałem. Serio? Patrzcie na to. Ciekawe, czy to naturalny przesmyk. Myślę, że ktoś to poszerzał. Okej, okay, przypomnij, o czym rozmawialiśmy? Właśnie. Serio? Jakim cudem jeszcze żyjesz? Tery był zgoła innym człowiekiem. Dopiero zaczynał swoją przestępczą karierę. Przydałem jego szefowi kilka drzeworytów, które przewoziłem z Japonii. Był szogunów. Alcazar był pośrednikiem. Jak się zachowywał? Wygadany i porywczy. Jakby lada chwila miał wybuch. W takim razie niewiele się zmienił. Zgarnąłem pieniądze i czym prędzej się zwinąłem. Patrzcie na to, chłopaki. A to co? Super. Ej, chłopaki, za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś nitki z shoreline? Trudno powiedzieć. No,
No, wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. Most zwodzony. Powiało średniowieczem. Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś ukryć. Albo czegoś ochronić. Chodź, rzuć okiem. Ach, cholera, schody są uszkodzone. Nie dostanę się do korby. Poszukam czegoś, na czym można stanąć. Kolejny symbol. Rozpoznajesz go? Co to może być? Tak, to znak Enbony. Mhm. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. W sumie. Avery pewnie i ją zaprosił. Ej, chłopaki! Za tym mostem stoi ogromna wieża! Największa ze wszystkich! Bingo! Sam! Ej, młody! Wszystko w porządku? Nic mi nie jest! Nic nie jest? Okej. Okay. Dasz radę? Mhm. Dobra, do zobaczenia. Prowadzę auto. Wy się odprężcie, ja to załatwię. To znaczy, tu jest tylko jedna korba, wiesz? Działaj dalej, młody. Zostaw to! Żorla!
Szorlajcie! O nie! Zobaczcie się! Gdzie pajaca zaczyna działać po nas? Wypożyczony wóz! Pewnie ich! Pardon się. Wielka wieża na wulkanie. Co, zbliżamy się do finału? Zapnijcie pasy! Nie, żebym się czepiał, ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to mógł się też szarpnąć na jakąś poręcz, nie? Wieża na wulkanie. Co, zbliżamy się do finału? Nasza asystans nie obejmuje Madagaskaru!
Fajnie, żebym się czepiał, ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to mógł się też zamknąć na jakąś poręcz, nie? Ślizgawce! Rozejrzę się tutaj. To ile dokładnie wiszesz, Alcazarol? Połowę. Połowę czego? On wie tylko o skarbie z Gunsway. Warte 400 milionów. Tak, ale Nathan ma rację. W grę może wchodzić znacznie więcej. Trzeba było powiedzieć, że skarb jest wart 200 tysięcy. Nigdy nie podawaj wspólnikom prawdziwej wartości. Wtedy nie wiedziałem, że zostanę jego wspólnikiem. Wszystko gotowe. No to lecimy. Dobra, trzymajcie się, chłopaki. Wyciągnij nas z tego! Dobra, trzymaj się! Zdrowaś, Mario, jesteś Bernator, z tobą błogosławiona się między nieresnami i błogosławionym. Spokojnie! Spokojnie! Ach, przednia zabawa, co? Tak, jeszcze długo będę miał o czym gadać z psychiatrą. Czekaj, chodzisz do psychiatry? Nie, ale teraz muszę pójść. Dajcie spokój, przesadzacie! Panowałem nad sytuacją. Okej, a teraz znajdźmy wejście. Dobra, chłopaki, idziemy po nasz skarb. Chodź na tam. Czas zwiedzić wieżę. Tędy nie wejdę.
Sam, pomóż mi z tym. Jasne. Co my tutaj mamy? Coś tu jest z tym. Sam? Dobra, no to dajemy. Cholera. Zamurowane. Dobra, rozejrzyjmy się. Spieszcie się! I poszedł! Sam, zaczekaj! Dalej! Chyba się podniecił. A, długo na to czekał. Imponujące, ale nie widzę żadnego skarbu. Chłopaki, idę! Patrz na to. Święty Dyzma. Po raz kolejny. No i? Co tu mamy? Kolejne symbole. Averiego, Thomasa Tew, a to... To Adam Baldridge, tu masz Josepha Faro i Richarda Wonta. Czyli sami piraci. Okej, twoja teoria o wspólnym skarbie nie jest całkiem bez sensu. No dobra. Masz pomysł, jak to rozgryźć? Trzeba coś wcisnąć, pociągnąć? Może... któreś ramię, albo... No, spróbuj. Dawaj. Chłopcy, jak już skończycie molestować biednego Dyzmę, chciałbym, żebyście coś zobaczyli. T-
trapezoid. To jest na pewno wulkan. Korona to King's Bay. Patrzymy na mapę, panowie. Wiktor, ty cholerny geniuszu. Słyszałeś, Nate? Geniuszu. Tak, tak. Skoro my jesteśmy tutaj, to ta wieża będzie Avery'ego. No dobrze, a gdzie reszta symboli? To są wieże z tamtego okresu. Znaczy, że skarb jest w jednej z wież, tak? No, ale której? Naliczyłem ich 12. Ej, Wiktor. Hmm? Nie przerzuciłeś się na papierosy, prawda? Czyli nie byliśmy tu pierwsi. Wszyscy uwaga! Uważajcie! Mamy ich na helowniku! Ślepmy to! Odetnę mu drogę! Jezu! To już wszyscy? O, miejmy nadzieję. Nic wam nie jest? Nie. W porządku. Sam? Tak, tutaj! Ej, co robisz? Potwierdzam przypuszczenie. Cholera. Patrz na to. Oni też rozgryźli wieżę. Symbole, miejsca, wszystko. To co teraz? Co teraz? Mamy przerąbane, bo nas jest tylko trzech, a ich Bóg jedyny wie ilu. I są grubo przed nami. No, ale nie wiedzą, do której wieży jechać. To fajnie, Nathan, bo my też nie wiemy. I tu się mylisz. Patrz, trochę się wytarł. Widzisz, pasuje. Na pewno, to równie dobrze może być to. Spokojnie. Zawsze to tylko dwie wieże. Dobra. To ja wezmę tą, ty i Sally tamtą. O nie, 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 nie. Ludzie Rafe'a na 100% już się tam kręcą. No właśnie, dlatego jeżeli chcemy ich uprzedzić, to lepiej, żebyśmy się rozdzielili. Sam Tynalus, okej? On ma rację. Te wieże stoją bardzo daleko od siebie. Szlak by to. Jak spotkasz tych głąbów z Shoreline, to daj znać, okej? Do miłego.
Chodź, Nate. Nie ma czasu. Tak. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? No, to by było wariactwo. Ale wariatów nie brakuje. To prawda, to prawda.